KGB w Niemczech. Zamachowcy i agenci. Film Matthiasa Unterburga. Monachium, 12 października 1957 roku. Oficer radzieckiego wywiadu KGB przygotowuje się do akcji. Około 9 rano zajmuje pozycję w śródmieściu Monachium i cierpliwie czeka. Jego celem jest ukraiński polityk żyjący na emigracji. W tym samym czasie syn polityka w mieszkaniu rodziców gra na fortepianie. Ojciec słucha jego gry. Była sobota przed południem, około 10. Od wielu lat uczyłem się grać na fortepianie. Akurat zacząłem ćwiczyć nowy utwór. Ojciec był już w płaszczu i berecie. Siedział i słuchał. To było niezwykłe. Powiedziałem: tato, posłuchasz, jak już się nauczę. Poklepał mnie po ramieniu i powiedział: szkoda, że nie mogę cię słuchać dalej. Mama była w kuchni. Kiedy ojciec był już prawie na schodach, zawołała: kiedy wrócisz? Jego ostatnie słowa brzmiały: nie wiem, czy w ogóle dotrę na miejsce. Lew Rebet, członek Ruchu Narodowego z emigracji w zachodnich Niemczech, prowadzi działalność przeciwko sowieckiemu reżimowi na Ukrainie. Dla niego to wyrok śmierci. Monachium jest w tamtym czasie ośrodkiem emigrantów ze Związku Radzieckiego. KGB ma ich na celowniku. Na Lwa Rebeta KGB nasłało Ukraińca, Bogdana Staszyńskiego. Kiedy Rebet wchodzi do klatki schodowej biurowca na Stachus numer 8, na schodach Staszyński czeka na swoją ofiarę. Staszyński ma przy sobie broń zawiniętą w gazetę. Mijając Rebeta, uderza go gazetą w twarz. Rebet umiera natychmiast. Staszyński odchodzi przez nikogo niezauważony. Zawiadomiono moją mamę. Pobiegła do biurowca na Stachus 8. Zastała ojca leżącego na schodach. Na twarzy miał drobniutkie kropelki krwi. Ślady krwi pozostały po odłamkach szklanej ampułki z trucizną, w której znajdował się cyjanowodór. Ampułka była częścią śmiertelnej broni, którą KGB opracowało specjalnie na użytek tego morderstwa. Istniała specjalna grupa ludzi, którzy coś takiego robili. To były 4-7-osobowe zespoły, specjalnie szkolone do organizowania morderstw na zlecenie. Bogdan Staszyński, zabójca Lwa Rebeta, był jednym z wielu działających na zlecenie KGB. Przechodzili tajne szkolenia mające na celu likwidowanie wrogów Związku Radzieckiego. Dopiero gdy kilku zabójców z KGB uciekło na zachód, grupę tę rozwiązano. Z końcem lat 60. zamiast tej grupy powstał mniejszy wydział zabójstw na zlecenie z użyciem specjalnych technik. Wydział do zadań specjalnych istnieje do dziś. Macki KGB sięgają daleko w głąb podzielonych Niemiec. Morderstwa, szantaż i porwania należą do stałego repertuaru radzieckich oficerów wywiadu. Ich centrala znajduje się w Moskwie. W popularnej piosence sami śpiewają o sobie,
jako o żołnierzach tajnej armii. Gdzie w nieobjawionej wojnie nie objawiają перемири, пусть место славы и наград тебя безвестность ожидает. Ты тайной армии солдат, у нас профессия такая. Byliśmy częścią aparatu państwa, tak jak inne organy bezpieczeństwa. Każde państwo potrzebuje aparatu, który gwarantuje pokojowe współistnienie z innymi państwami. Historia KGB w Niemczech rozpoczyna się wraz z II wojną światową. Niemiecka agresja na Związek Radziecki jest traumą dla przywódców w Moskwie. Ofiarami wojny pada 20 milionów Rosjan. Po 1945 roku strategia opierała się na terrorze, za co odpowiadał specjalny wydział zwany SMERSZ. Mieszkańcy radzieckiej strefy okupacyjnej żyli w ciągłym zagrożeniu. Szczególną uwagę radzieckie tajne służby poświęcają ogromnej rzeszy niemieckich jeńców wojennych. Wśród nich, oprócz zbrodniarzy wojennych i zwykłych żołnierzy, znajduje się 15-letni wówczas członek Hitlerjugend Willi Lepler. W lecie 1945 roku zostaje zwolniony do domu w Storko pod Berlinem, w radzieckiej strefie okupacyjnej. Willi Lepler jest jednym z wielu Niemców aresztowanych przez oficerów NKWD. Terror ma na celu zastraszenie ludności niemieckiej. Września 1945 roku w czasie przerwy obiadowej na dziedzińcu w Storko zostałem aresztowany przez dwóch ludzi z NKWD w cywilu, którzy przyjechali starą niemiecką dekawką. Mniej więcej w tym samym czasie w Turyngii zostaje aresztowana przez oficerów NKWD 15-letnia uczennica Gisela Gneist. Jest oskarżona o popieranie antyradzieckiego spisku. O 5:30 rano rozległo się pukanie do drzwi. Zabierano nas w małych grupach. Nie wszystkich naraz, tylko po 2-3 osoby. Mnie aresztowano 30 grudnia, a ostatnich kolegów 5 stycznia. Przesłuchanie rozpoczynało się po podaniu nazwiska. Zapytał, czy mam pistolet. Powiedziałem, że nie. Kilka razy powtarzał pytanie. Słabo mówił po niemiecku. Potem podpisałem kartkę formatu A4, zapisaną cyrylicą i zaprowadzono mnie do piwnicy. Tego widoku, kiedy po raz pierwszy zeszłam do piwnicy, gdzie otwarto cele, nie zapomnę nigdy. Kobiety były półnagie. W celach było pełno pcheł i wszy. Zdejmowały sobie nawzajem wszy z włosów i ciała. Strasznie tam cuchnęło. Jeszcze tego samego roku Willi Lepler zostaje przewieziony z siedziby NKWD do radzieckiego obozu specjalnego w Ketschendorf. Aresztowano mnie w ciepły wrześniowy dzień. Miałem na sobie tylko kurtkę i spodnie, buty i skarpety. To było moje ubranie na następne 3 lata.
Umieszczono nas w dwupiętrowym budynku z dwoma wejściami. Było tam 1400 młodych ludzi. W lecie 1946 roku strasznie cierpiałem. Bolały mnie kolana, łopatki, stawy biodrowe i łokcie. Leżeliśmy tylko na deskach. Nie było żadnego miękkiego podłoża. Pamiętam, że nie mogłem leżeć. Gisela Gneist zostaje przeniesiona do byłego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, jednego z 10 tak zwanych obozów specjalnych, które radzieckie tajne służby urządziły na wschodzie Niemiec po 1945 roku. Oprócz osób oskarżanych o współudział w reżimie narodowo-socjalistycznym, zamyka się tam także ludzi całkowicie niewinnych. Po krótkim czasie w Sachsenhausen racje żywności zaczęto dzielić na pół. Dostawało się tylko 300 gramów chleba i zupę, albo i mniej. Wtedy zaczęło się wielkie umieranie. Spośród więźniów zabranych ze Storko połowa umarła, głównie w pierwszych trzech kwartałach 1946 roku. Do chwili zlikwidowania obozów w roku 1950 zmarła 1/3 spośród 154 tysięcy więźniów. Aparat, bo tak to nazywano, miał siedzibę w Karlshorst. Nazywano to aparatem, co oznaczało jego wyjątkową pozycję i wyjątkowe rozmiary. Zakładaliśmy, że w Karlshorst urzędowało około 600 kadrowych oficerów. To była mała kopia wielkiego moskiewskiego KGB. Sowiecki rejon w Karlshorst tworzy własny, starannie izolowany świat. Miałem przepustkę i tylko okazując ją mogłem wchodzić na ten teren i opuszczać go w punktach kontroli. Żyliśmy tam i pracowaliśmy jako oddział KGB Związku Radzieckiego. Nasza kantora KGB SSR. Umieszczono nas w szpitalu Świętego Antoniego i w byłej szkole inżynieryjnej Wehrmachtu. Wewnętrzna zamknięta strefa w Karlshorst obejmowała 64 hektary. Była surowo strzeżona do czasu całkowitego wycofania się radzieckich wojsk z Berlina. W
1948 roku Karlshorst był otoczony wysokim ogrodzeniem. Trasę tramwaju zasłaniał parkan, mający prawie 3 metry wysokości. Był zabor, wysoka prowadzona sieci, 1,5 metra w wysokości. Cały Karlshorst był bardzo ściśle strzeżony. KGB ma tam także własne ośrodki kultury, klinikę, mieszkania oficerów i własną restaurację. Pracownicy KGB doceniają stosunkowo wygodne i przyjemne życie w Berlinie. Wewnątrz tej strefy mieliśmy klub dla oficerów. 1 stycznia 1952 roku poznałem tam moją przyszłą żonę i potem ożeniłem się. W czasie wolnym bywało bardzo wesoło. Pracowali tam młodzi ludzie, kobiety i mężczyźni. Materialnie powodziło nam się bardzo dobrze. Była tam bardzo dobra restauracja Wołga, w której jadaliśmy kolację. To był duży kontrast w stosunku do sytuacji Niemców. Wielu Niemców głodowało. Człowieka można było kupić za paczkę masła. Możliwość kupowania ludzi w powojennych Niemczech wykorzystują tajne służby wielu narodów. Konflikt między systemami stanowi sposobność do wywierania wpływu na przyszłe losy Niemiec. W Berlinie rozpoczyna się wojna agentów. Uwikłani są w nią liczni Niemcy ze wschodu i zachodu, dobrowolnie lub wbrew swej woli. Jestem przekonany, że co piąty obywatel w Niemczech, wschodnich i zachodnich, współpracował z tajnymi służbami, z własnej woli lub nie. W Berlinie działali nawet Belgowie, Holendrzy i Skandynawowie. Ja miałem zaszczyt pracować z agentem tureckim. Nawet Turcy próbowali tam ingerować. Amerykańska kwatera główna znajduje się w zachodniej części Berlina przy Kleiallee. W jej olbrzymim kompleksie mieści się także amerykański wywiad CIA. Oficer KGB Witalij Korotkow odważa się nawet wejść do jaskini lwa. Amerykanie urzędowali przy Kleiallee, gdzie była też siedziba CIA. Każdy mógł tam wejść. Ja też kiedyś spacerowałem w pobliżu, żeby się przyjrzeć budynkowi i panującej tam atmosferze. Ale spotkanie na ulicy agenta CIA czy innego wywiadu było oczywiście niemożliwe. Na ulicy niemożliwe, prawda? Tocząca się w Berlinie zimna wojna między CIA i KGB staje się punktem wyjścia dla niezliczonych filmów sensacyjnych o agentach. Oczywiście po obu stronach zdarzały się przypadki śmierci, spowodowanej bardzo brutalnymi metodami. Wywiadowcy po obu stronach stosowali bardzo brutalne metody. Nie mogę powiedzieć na ten temat nic dokładniejszego. Co się dzieje? Nie mam pojęcia, nie działa. To pewnie pompa paliwowa. Sprawdzę. Sprawdź. Ja przyniosę narzędzia.
Nie wiadomo, ilu agentów z zachodnich i wschodnich służb specjalnych padło ofiarą krwawych porachunków. W działalności wywiadowczej trudno się doszukać romantycznej aury. To nie jest gra. To praca, życie. Wysiłek i opór. Są oczywiście elementy wojny. Nie nazwałbym tego grą. Gdy człowiek się czymś zajmuje na poważnie, nie przychodzą mu do głowy skojarzenia z grą. W tym czasie przywódcy Związku Radzieckiego demonstrują w Moskwie potęgę swej armii. Lecz w wyścigu nuklearnym pozostaje ona daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Stalin nalega na produkcję bomby atomowej. Rozwiązanie tego problemu zleca wywiadowi. Droga prowadzi do Niemiec. Już w lecie 1946 roku specjalna jednostka NKWD rozpoczyna tajemnicze prace wykopaliskowe w saksońskich Rudawach. Pod radzieckim nadzorem tutejsi górnicy przywracają do użytku dawno zapomniane kopalnie rudy. Jednym z wykonujących tę pracę jest August Preuss. Otrzymałem skierowanie do pracy na podstawie radzieckiego rozporządzenia. Odnaleźliśmy szyb kopalni w takim stanie, w jakim pozostawiono go 400 czy 300 lat temu. Cel potajemnych wykopalisk jest ukrywany przed Niemcami. W niezwykle trudnych warunkach kopalnie mają zostać ponownie uruchomione. Dziwiono się, że tak potężnemu imperium jak Rosja zależało na takich terenach jak Rudawy. Tajemnica tkwi w ścianach starych sztolni. Są tam rudy uranu. Wydobywanie bizmutu i uranu w Rudawach rozpoczęło się bezpośrednio po wojnie. Kiedy zdobyliśmy te tereny, mieliśmy już pierwsze dane na temat złóż. Radziecki wywiad tworzy w Rudawach autonomiczny obszar władzy. Wielu górników umiera wskutek wypadków lub radioaktywności. Wszystko podporządkowane jest wielkiemu celowi – pozyskaniu uranu do produkcji bomby. Rosjanie stworzyli obszar niedostępny. W osiedlu górniczym Annaberg zajęli 20 pociągów, ulice, budynki mieszkalne. Płoty ze szczelnych desek miały 3 metry wysokości, żeby nie było przez nie nic widać. Wszyscy mówili, że nie wiadomo, co oni tam knują. Szyby są surowo strzeżone przez siły wywiadu. W atomowym wyścigu z Amerykanami nie można stracić ani grama uranu. Pracowałem jako tłumacz przy wejściach do szybu. Miałem przepytywać górników, którzy wychodzili z kopalni. Był już wtedy licznik Geigera. Kiedy przechodziło się przez posterunek strażniczy i licznik piszczał, trzeba było wracać do zarządu kopalni i rozbierać się. Tylko raz miałem taki przypadek, kiedy zatrzymano kobietę i znaleziono przy niej bryłę uranu o wadze 2,5 kg. Przyznała, że go zabrała, żeby sprzedać Amerykanom. Mimo surowych kontroli wydobywania uranu nie udaje się ukryć przed zachodnimi wywiadami.
Istniało niebezpieczeństwo. Trzeba było być ostrożnym i zastanawiać się, co powiedzieć, jeśli chciało się zostać w domu, jak się wtedy mówiło. Tylko dzięki uranowi z rudaw może powstać radziecka bomba atomowa. W 1949 roku cel zostaje osiągnięty. Wywiad radziecki odnosi w Niemczech jedno z największych zwycięstw. Związek Radziecki ma bombę atomową. To było niezwykłe wydarzenie. Nawet Amerykanie nie przypuszczali, że jesteśmy już w stanie przeprowadzić próbny wybuch bomby atomowej. To naprawdę była eksplozja na skalę światową. Rok 1953. W nowo powstałej NRD dochodzi do otwartego wybuchu niezadowolenia obywateli z narzuconego im sowieckiego ustroju. W tym samym roku uczestnicy pierwszego kursu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwa NRD mogą już wykonywać swoje zadanie pod kierunkiem i nadzorem KGB. Jako młodzi ludzie nie mieliśmy pojęcia o takiej działalności i cieszyliśmy się, że byli przy nas starsi radzieccy wywiadowcy czy pracownicy służb informacyjnych, którzy mieli nam pomagać. Była to działalność doradcza, ale w pierwszym okresie to radzieccy doradcy decydowali, czy nasze propozycje będą wykonywane, czy nie. KGB trzyma mocno w garści swoich podopiecznych. Dotyczy to nawet spraw zarządzania. To był dla nas horror, na przykład prowadzenie akt. Nie dziurkowało się ich i nie wpinało, tylko wszywało. Z pomocą igły i nitki każda strona była pojedynczo wszywana do akt. To było dla nas niezwykłe. Nie wytrzymaliśmy tego zbyt długo. Wpinaliśmy akta po swojemu. Do chwili rozwiązania NRD-owskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa, znane jako Stasi, założy kilka milionów akt osobowych. Każdy przypadek to czyjś osobisty los. Jedna z pierwszych operacji, jakie wykonuje Stasi dla KGB, dotyczy doktora Wernera Linse. Werner Linse, członek Związku Wolnych Prawników, dokumentuje przypadki prawnej samowoli w NRD. W 1952 roku zostaje uprowadzony na ulicy w Berlinie Zachodnim. Berlin i świat są oburzone przypadkiem porwania człowieka w biały dzień. Świadkowie opowiadają, jak to się stało. Doktor Linse został schwytany przez dwóch mężczyzn i wypchnięty do stojącego w pobliżu samochodu. Porwanie człowieka to najpodlejsze wykroczenie przeciwko wolności osobistej. Pozostały tylko okulary uprowadzonego. W szalonym pędzie samochód oddalił się przez granice sektorów do strefy radzieckiej. Werner Linse został przekazany przez Stasi KGB i w 1953 roku rozstrzelany w Moskwie. W Pullach na przedmieściach Monachium w 1956 roku powstaje Federalna Służba Wywiadowcza, której działalność skierowana jest przeciwko państwom bloku wschodniego. Nowy przeciwnik zdaje się nie wywierać specjalnego wrażenia na KGB. Nie doświadczyliśmy szczególnego zagrożenia ze strony zachodnio-niemieckiego wywiadu. Nawet jeśli pracował bardzo skrupulatnie. Był naszym przeciwnikiem, ale nie stanowił śmiertelnego niebezpieczeństwa. Nie śmiertelny.
Za silnie strzeżonymi murami Federalnej Służby Wywiadowczej w Pullach pracuje Heinz Felfe. Specjalizuje się w zwalczaniu KGB. Dzięki kilku znaczącym sukcesom szybko robi karierę. Prawdopodobnie zwrócono na mnie uwagę z powodu udanych akcji kontrwywiadowczych. Wykryłem, że w kilku sprawach popełniono błędy i pomogłem uniknąć wpadek. Federalna Służba Wywiadowcza nie wie jednak, że Heinz Felfe od chwili wstąpienia do niej jest także agentem KGB. Wywiad sowiecki zwerbował go pieniędzmi i przyjaźnią, wykorzystując jego mroczną tajemnicę. Heinz Felfe, tak jak wielu jego kolegów, był członkiem SS. Sądzę, że nie popełniał zbrodni wojennych, ani nie naruszał praw człowieka, ale ukrywał fakt, że tam służył. Nie musimy mówić o szantażu. Coś takiego wykorzystywały wszystkie wywiady. Amerykanie, Anglicy czy Francuzi. W pojedynczych przypadkach my również to robiliśmy. Wszystko, co przechodzi przez biurko Heinza Felfe w agencji wywiadowczej RFN, tajnymi drogami dociera do Moskwy. Jak pan przekazywał swoją wiedzę KGB? Są stare, klasyczne możliwości, jakie ma każdy wywiad. Poprzez kuriera, poprzez niewidzialne pismo w listach lub mikrokropki, pomniejszone dane tekstowe lub fotografie mające wielkość kropki pisanej na maszynie, którą można ukryć na kartce pocztowej. Nie miałem połączenia radiowego, tylko odsłuchiwałem przez radio wskazówki dotyczące wykonania zadania. Był odpowiedzialny za rozpoznanie KGB i wygłaszał na ten temat wykłady. W jednym z wykładów mówił o strukturze i celach KGB oraz o łączności utrzymywanej z agentami poprzez tak zwaną komunikację A3. Były to hasła wypowiadane przez radio jako ciągi liczb, które agent, będący ich adresatem, mógł rozszyfrować za pomocą odpowiednich rzędów liczb. W swoim wykładzie przedstawiał komunikację A3, a była ona skierowana do niego. To było dosyć osobliwe. Heinz Felfe został zdemaskowany w 1961 roku. KGB utraciło jedno z najważniejszych źródeł. W ciągu 10 lat współpracy z nami Związek Radziecki nie stracił na rzecz RFN ani jednego agenta. To mówi samo za siebie. Rzadkie zdjęcia agentów KGB na Zachodzie. Dobrze zamaskowani żyją jako małżeństwa albo biznesmeni wtopieni w społeczeństwo Republiki Federalnej. Na zewnątrz są zwykłymi obywatelami, lubiącymi swoje ogrody i wygodne życie. Potajemnie wykonują zlecenia z Moskwy. KGB nazywa ich nielegalnymi, ponieważ żyją za granicą z fałszywymi dokumentami i fałszywą tożsamością. Ich instruktor wspomina. Nielegalni byli zakonspirowanymi wywiadowcami. Pracowali za granicą, przyjmując fałszywą tożsamość. Ten wydział miał siedzibę w NRD,
bo tam było bliżej zachodu. Nielegalni pracownicy, by zrozumieć zachodnią mentalność, pracowali pod fałszywymi nazwiskami, na przykład w sklepach czy aptekach. Szkolenie nielegalnych odbywało się głównie w NRD. Ci, którzy zakończyli szkolenie, szli w różnych kierunkach. Jedna grupa pracowała w wywiadzie politycznym, inna w wywiadzie gospodarczym, kolejna działała w wywiadzie technicznym. Celem wywiadu technicznego jest zdobywanie informacji dotyczących zbrojeń. Militarna przewaga Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z NATO przysparza sowieckim przywódcom wielu zmartwień. NATO napawało nas strachem. To była potężna machina wojskowa. Kluczową rolę odgrywała Republika Federalna Niemiec. Tam KGB usiłuje rozpoznać amerykańską technikę budowy broni. Pożądanym obiektem jest nowo opracowany pocisk rakietowy Sidewinder. 22 października 1967 roku na lotnisku wojskowym Cel koło Neuburga nad Dunajem KGB odnosi szczególnie spektakularny sukces. Trzech ludzi przygotowuje kradzież rakiety Sidewinder. Zwerbowany przez KGB architekt Manfred Raminger i jego kierowca Józef Linowski pozyskują do swojej akcji pilota Bundeswehry Wolfa Dietharta Knoppe. Za 20 tysięcy marek zachodnich ma on wskazać obu mężczyznom miejsce składowania rakiet. Kiedy staliśmy przed bramą, zrobiło się już ciemno. Gdzieś z tyłu szczekały psy. Czasem przejechał jakiś jeep, bo pojawiali się strażnicy. Linowski powiedział nagle, że sam tego nie zrobi. Zwróciłem się do Ramingera. W takim razie musicie tam iść obaj. Raminger na to, że musi tu zaczekać, a potem odjechać samochodem. To był Mercedes. Chwilę dyskutowaliśmy. W końcu podkradłem się tam z Linowskim. Knoppe i Linowski przez płot przedostają się na teren składowania broni. Chwytając rakietę z tyłu i z przodu, przełożyliśmy ją na taczkę i przy pełni księżyca przeszliśmy przez pas startowy do miejsca przy bramie, gdzie czekał Raminger. Potem ją przenieśliśmy i stwierdziliśmy, że jest za długa. Wtedy Linowski kopnął tylną szybę i rozbił ją. Obaj wsunęli rakietę od tyłu. Raminger miał kilka dywaników, którymi owinęli rakietę. Ja uciekłem, mówiąc, że mam dość i żona ma dzisiaj urodziny, a oni odjechali. Jeszcze tej samej nocy Raminger i Linowski przewieźli rakietę do Krefeld, gdzie mieszkał Raminger. W garażu Linowski rozmontował rakietę. Raminger mówił, że cały czas bał się, że wyleci w powietrze. Potem ją zapakowali. Raminger wykorzystał swoją przyjaciółkę jako osobę neutralną, która na lotnisku w Düsseldorfie miała nadać bagaż z rakietą do Moskwy. Zrozumiałem, o co tu chodziło. Ale już byłem w to mocno wplątany. Współdziałałem z nimi, byłem współwinny. Stara gra. Potrzebowałem kilku tygodni, żeby wszystko przemyśleć. Zrozumieć, że zostałem wykorzystany przez KGB, czy kogo tam. W każdym razie przez wywiad. I przypomnieć sobie, jak do tego doszło. I pomyślałem, widzisz,
To wszystko jest nic nie warte. 4 lata później Knope, Raminger i Linowski zostali zdemaskowani i skazani na kilka lat więzienia. Pieniądze i ambicja uczyniły ich podatnymi na ofertę KGB. W kolejnych latach wiele innych osób pójdzie ich śladem, lecz opinia publiczna dowie się tylko o nielicznych. KGB w Niemczech. Agenci w roli Romea i rezydenci. Film Matthiasa Unterburga. Zachodnie Niemcy. Agentka sowieckiego wywiadu KGB przygotowuje się do akcji. Ma uwieść oficera Bundeswehry i przez dłuższy czas skłaniać go do wydawania tajemnic wojskowych. Takie zadania nazywa się miodową pułapką. Mieliśmy tajną współpracownicę. Młodą, moim zdaniem niezbyt ładną, ale bardzo biegłą w sprawach seksu. KGB często stosuje miodowe pułapki. Są częścią strategii przeciwko Zachodowi i Republice Federalnej Niemiec. Nasz wydział rozpracowywał służby specjalne w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Francji i Anglii. Chodziło o to, żeby się tam przedostać, zorganizować źródła i zdobywać informacje o tym, co planują przeciwko naszej ojczyźnie, naszym jednostkom. Te zadania wypełnialiśmy doskonale. Osoba będąca celem operacji KGB od miesięcy jest pod ścisłą obserwacją. KGB poznaje przyzwyczajenia i słabostki obserwowanego mężczyzny. Jest oficerem Bundeswehry, pracuje w jednostce, o której mało wiadomo i ma dostęp do ważnych informacji. Nazywa się Erhard Müller. Do każdego człowieka trzeba znaleźć indywidualne podejście. Zgodnie z planem zostaje zaaranżowane spotkanie agentki z wytypowanym oficerem, który nie może się zorientować, że przysyła ją KGB. To była znajomość czysto seksualna. Dziś można o tym mówić otwarcie. Kiedyś nie używało się słowa seks. Romans przekształca się w związek, w końcu w małżeństwo. KGB cały czas podgląda i podsłuchuje. Oficerowie zyskują cenne dane. Dzięki temu bliskiemu związkowi seksualnemu poznaliśmy bardzo dużo szczegółów dotyczących jego mocnych i słabych stron. Postanowiliśmy, że powinna spróbować przeciągnąć go na naszą stronę. W listopadzie 1978 roku żona pod jakimś pretekstem zwabia Müllera do NRD. Tam zostaje poddany dalszej obróbce przez KGB. Zdradził tajemnice służbowe, a potem przekazaliśmy go naszym kolegom ze wschodnich Niemiec. KGB przekazało go pod opiekę drugiego wydziału głównego Stasi. Zamieszkał w obiekcie w Birkenwerder. W Birkenwerder Stasi przygotowuje go do szczególnego wystąpienia propagandowego, które wymyślili towarzysze na najwyższych stanowiskach. Był więc w naszych rękach. Miał odegrać rolę publiczną, opowiadać historie, które my wymyśliliśmy. Mm-hmm.
Kilka miesięcy później Miller występuje w telewizji NRD w programie naczelnego propagandisty Eduarda von Schnitzlera jako świadek koronny w sprawie zagrożenia atomowego ze strony NATO. Wyraźnie zażenowany Miller odczytuje sformułowane przez Stasi hasła. Zaprosiłem człowieka, który potwierdzi to, co przemilcza zachodnio-niemiecka telewizja. Podczas swojej działalności w organach wywiadowczych Bundeswehry zetknął się pan z zamiarami dotyczącymi użycia broni jądrowej. Tak. Użycie broni jądrowej Bundeswehra planowała od początku lat 60. Podjęto odpowiednie kroki przygotowawcze do zrealizowania tych planów. Użycie broni w tym czasie testowano na ćwiczeniach podczas manewrów. Po tym występie Erhard Müller pozostaje w NRD. Jego żona, agentka KGB, po wypełnieniu zadania szybko go opuszcza. Do dziś żadna ze stron nie zdradziła, o jakich tajemnicach KGB rzeczywiście dowiedziało się od Müllera. Dla KGB operacja jest sukcesem. Jasieniewo na przedmieściach Moskwy. Tu znajduje się nowa kwatera główna wywiadu zagranicznego KGB, tak zwany pierwszy zarząd główny. Niemcy od dawna są jednym z jego celów. Za moich czasów Niemcy wschodnie i zachodnie były bardzo ważne dla Związku Radzieckiego i jego polityki. Tam znajdowało się centrum Europy i przebiegała linia frontu zimnej wojny. Długie ramię KGB sięga do serca Republiki Federalnej. Od powstania RFN oficerowie, szpiedzy i agenci KGB pracują nad zdestabilizowaniem i podkopaniem młodej republiki. Nad brzegiem Renu pod Bonn w idyllicznym otoczeniu znajduje się ambasada radziecka. Za ozdobnymi murami rezydują nie tylko dyplomaci. Około połowy personelu stanowią oficerowie KGB. Wówczas w każdej ambasadzie państw Układu Warszawskiego mieściła się tak zwana rezydentura. Oficerowie służb informacyjnych mieli status dyplomatów i urzędując w eksterytorialnych ambasadach prowadzili pracę wywiadowczą. Rezydentura była całkowicie niezależna od reszty personelu ambasady. W sprawach operacyjnych w kraju wroga ambasador nie miał nic do powiedzenia. Decydował rezydent. Borys Łaptiew przez wiele lat był rezydentem KGB w Bonn, a tym samym jedną z najlepiej strzeżonych osób w republice. Rozumiem, że mieli mnie na oku jako przedstawiciela wrogiego obozu. Było wiele momentów, w których byłem śledzony przez służby zachodnio-niemieckie. To się zdarzało bardzo często. Chodziło za mną i obserwowało mnie, także z pojazdów, kilka zespołów, godzina po godzinie. Praca rezydenta w kraju wroga należy do najbardziej ambitnych zadań, jakie przydziela KGB. Rezydent poświęca wiele czasu na to, by uniknąć inwigilacji i móc spotykać się z agentami. Jechaliśmy za nimi, a oni stosowali różne wybiegi, żeby się wymknąć spod obserwacji. Wiedzieliśmy o tym i nawet często im się udawało. Obserwacja piesza jest bardzo trudna. Ciągle kluczyli.
Wychodzili znacznie przed czasem z ustalonego spotkania. Wchodzili do jakiegoś domu towarowego, upewniali się, czy ktoś za nimi idzie, albo szli do kina i wychodzili w trakcie projekcji. Byliśmy wyposażeni w środki techniczne, żeby namierzać ich radio. Niemcy wprawdzie kodowali swoje sygnały radiowe, ale nasze urządzenia wychwytywały ich radio. Wydawały taki dźwięk. Kiedy pojawiał się ten sygnał, wiadomo było, że są w pobliżu. Gdy któryś z oficerów KGB wybierał się na spotkanie z agentem, musiał to robić tak, żeby uniknąć obserwacji. Pracownicy rezydentury poruszają się po całej Republice Federalnej. Z Bonn kierują rozległą siatką szpiegowską. Ich agenci są wszędzie, nawet w bońskich ministerstwach. Tam dostęp do wszystkich ważnych akt mają sekretarki. Już od końca lat 50. KGB we współpracy ze Stasi, bratnim Ministerstwem Bezpieczeństwa NRD, stara się wykorzystać je jako źródła informacji. Wybrani agenci KGB, wcielając się w rolę Romea, mają przed nimi udawać miłość. Sekretarka kanclerza w urzędzie kanclerskim, sekretarka dyrektora w ministerstwie czy sekretarza stanu ma dostęp do wszelkich informacji. Wcale nie musi mieć wielkiego rozeznania politycznego, ma tylko dostarczać oryginalne dokumenty. Doszło do tego, że w pewnym okresie w Federalnym Urzędzie Kanclerskim jako agentki działały równocześnie 4 sekretarki. Można sobie wyobrazić, ile dokumentów przekazały. Wszyscy pańscy przyjaciele są tacy mili jak on? Zdziwi się pani, jak pozna innych. Tak się lubię śmiać. Stwierdzono, że z reguły są to kobiety niezamężne, które samotnie przesiadywały w kawiarniach i szukały mężczyzny. Z reguły nie były zbyt ładne, ale sprawne w swoim zawodzie. W soboty w kawiarniach siedzieli na czatach kandydaci na Romea. I w wielu wypadkach udawało im się znaleźć odpowiednią kobietę. Jak to było z tym księciem z bajki? Kiedy agent wypełniał zadanie w Republice Federalnej i poznał w Bonn jakąś kobietę, a na dodatek jeszcze się zakochali, a być może nawet wzięli ślub, dlaczego mieliśmy nie spróbować z tego skorzystać i nie nakłonić jej do współpracy? W 1968 roku Federalny Urząd Ochrony Konstytucji stara się uświadomić potencjalne ofiary, prezentując im specjalny film obrazujący prawdziwy przypadek Romea. Leonore Zitterlin została zwerbowana przez swojego męża Heinza do pracy dla KGB. KGB po długiej i wnikliwej obserwacji 3 sekretarek zatrudnionych w bońskich instytucjach wybrała na swego agenta Heinza Zitterlina z zawodu fotografa. Jego zadanie polegało na tym, by dokładnie poznał jedną z tych kobiet, jak najszybciej się z nią ożenił i zwerbował ją jako agentkę. Zitterlin zdecydował się na Leonorę, która wkrótce zostaje panią Zitterlin i daje się namówić przez męża do współpracy. Tak jak ta sekretarka, pani Zitterlin w południe śpieszy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do domu, niosąc w torebce tajne pisma z danego dnia. W domu Heinz Zitterlin fotografuje akta. Filmy wysyła przez kuriera KGB do Moskwy. Łącznie zdążył przekazać 2900 dokumentów. Po 6 latach działalności dla KGB Leonore i Heinz Zitterlin zostali zdemaskowani i aresztowani. Byliśmy zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się o aresztowaniu Zitterlinów. Byli uroczymi sąsiadami, uczynnymi. Zwłaszcza ją bardzo lubiliśmy. Nie prowadzili wystawnego życia. Nic szczególnego nie zwróciło naszej uwagi. Heinz Zitterlin przed sądem wyjaśnia, że ożenił się z Leonore tylko na wyraźne polecenie Moskwy i nigdy jej nie kochał.
Gdy Leonore się o tym dowiaduje, popełnia samobójstwo w areszcie. Jest zaledwie jedną z niezliczonych ofiar strategów zimnej wojny. Jeśli chodzi o pojęcie zimnej wojny, mam swoje zdanie. Nie lubię tego pojęcia. Co znaczy zimna wojna? Wojna to wojna. Przez środek Niemiec przebiega szczelna granica. Wraz z budową muru berlińskiego w 1961 roku NRD zostaje hermetycznie oddzielona od reszty Niemiec. Za murem przecinającym Berlin sowiecki wywiad od końca II wojny światowej utrzymuje swoją kwaterę główną. W owym czasie jest to największa centrala KGB poza Związkiem Radzieckim. Surowo strzeżony obiekt znajduje się we wschodnio-berlińskiej dzielnicy Karlshorst. Za wysokim murem na powierzchni 64 hektarów pracuje około 600 oficerów KGB. Mieszczą się tu budynki administracji, domy mieszkalne, a nawet klinika. Po wojnie KGB urządziło ogromną kwaterę główną w Niemczech Wschodnich. W Karlshorst w krótkim czasie zbudowano potężną organizację. W latach 70. NRD dopłaca na jej utrzymanie 1 300 000 marek rocznie. Z KGB współpracuje ściśle Stasi, wschodnioniemieckie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa. Było przedstawicielstwo w Karlshorst z wieloma współpracownikami, którzy tam działali przez dłuższy czas. Więc znaliśmy się nawzajem i szanowaliśmy. Współpraca była bardzo bliska. Było wiele wspólnych imprez. Jeździliśmy razem na ryby, na polowania, urządzaliśmy bale. Wszystkie wielkie wydarzenia i święta obchodziliśmy razem. Rosjanie wspólnie z kolegami z NRD. To było urozmaicone życie. Oficjalnie przyjaźń między NRD i Związkiem Radzieckim jest niezłomna, nawet jeśli o wszystkim decyduje Moskwa. Za kulisami jednak funkcjonariusze Stasi chcą czuć się równi statusem towarzyszom radzieckim. Cała władza była w Moskwie, ale my byliśmy na tyle zuchwali, by znać własną wartość. I kiedy mówiliśmy, przyjaciele uważają, albo przyjaciele powiedzieli, to pojęciu przyjaciele towarzyszyło mniej lub bardziej wyraźne mrugnięcie okiem. No, powiedzmy przyjaciele. W kwaterze głównej Stasi przy Normannenstrasse w Berlinie w latach 70. zaczyna się umacniać pewność siebie. Dla Stasi pracuje wówczas 263 tysiące oficjalnych i tajnych współpracowników. Do 1970 roku komunikacja ze Stasi przebiegała na drodze jednokierunkowej. Czego chciało KGB, Stasi wykonywało lub dostarczało. Potem, w czasach Honeckera i Milkego, Stasi stawało się coraz bardziej samodzielne. Erich Milke, minister bezpieczeństwa państwa w NRD, nie ufa nikomu, nawet przyjaciołom z Moskwy, choć oficjalnie jest z nimi blisko związany. Ze swego biura zleca potajemny podsłuch placówek KGB w NRD.
Specjaliści od podsłuchu z jego ministerstwa śledzą rozmowy nawet w służbowych mieszkaniach wysokich rangą oficerów KGB. Czasem podsłuchiwani odkrywają to dopiero po wielu latach. Kiedyś żonę odwiedziła pracownica Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa NRD, która powiedziała, że minister Milke po pierwsze jest głupim żołdakiem, a po drugie starym dziwkarzem. Żona zaoponowała, mówiąc, że jest prawdziwym komunistą i internacjonalistą. Komunisty, internacjonalisty i tak dalej. Zakończył się srok. Doprowadziło to do następującego rezultatu. Kiedy moja służba w NRD dobiegała końca i spotkałem się z przełożonymi na pożegnaniu z ministrem, Milka miał wielki bukiet kwiatów dla mojej żony. Zapamiętał sobie. Kulminacyjny okres zimnej wojny. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy tworzą najpotężniejszą machinę wojenną, jaką znał świat. Zawsze o krok wyprzedzają Moskwę. Pierwsi spośród ponad 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy wylecieli na największe manewry w Republice Federalnej Niemiec od 1963 roku. Reforger 1, wojskowy sprawdzian za 60 milionów marek w pobliżu granicy niemiecko-czeskiej. Żołnierzy szkolili doświadczeni bojownicy z Wietnamu. To, czego Stany Zjednoczone nauczyły się w Azji, chcą teraz wykorzystać podczas konfrontacji w Europie. Strategię wojny przy użyciu najnowocześniejszych rodzajów broni. Zważywszy na okoliczności, nie można było tego lekkomyślnie zbagatelizować i uwierzyć politycznym przywódcom Zachodu, że nie mają agresywnych zamiarów i są pokojowymi wegetarianami. Takie podejście byłoby niewybaczalne. KGB i służby bratnich krajów interesują się politycznymi decyzjami Zachodu. Nie pozostaje to bez wpływu na zachodnio-niemieckich polityków. Nieznani sprawcy wdzierają się do domu polityka SPD Egona Bara. Włamano się do mnie, ale nie ukradziono niczego istotnego. Pomyślałem, cóż, nie wiem, jakie służby tu były. Zresztą to obojętne. Jeśli to byli nasi ludzie, to oczywiście mają prawo nadzorować, co się dzieje. Nie interesuje mnie to. Jestem po bezpiecznej stronie. Jeśli to byli Amerykanie, też mnie to nie interesuje, bo miałem dobre stosunki z Henrym Kissingerem. Wszystko było w porządku. Jeśli to byli Francuzi, to dowiedzą się czegoś, czego nie wiedzieli. To samo dotyczyło Anglików. Jeśli to byli Rosjanie, no cóż. A jeśli to była NRD, musiałem się z tym pogodzić, bo i tak nie mogłem tego zmienić. Trzeba było z tym żyć. W tamtym czasie Egon Bahr był najważniejszym doradcą polityka SPD Willego Brandta, który został kanclerzem federalnym. Brandt chce wytyczać nowe drogi w kierunku wschodu. Będąc wcześniej burmistrzem Berlina Zachodniego, był celem niezliczonych kampanii KGB i Stasi. Brandt chce rozmiękczyć fronty. Egon Bahr ma przygotować grunt do poufnych rozmów z przywódcami politycznymi w Moskwie i otwarcia tzw. nieformalnego kanału do Związku Radzieckiego. Egon Bahr wypełnia to zadanie. Wcale nie szukałem tego kanału.
Kanclerz, krótko po objęciu urzędu, napisał poufny list do swojego kolegi Kosygina z propozycją poufnych rozmów. Odpowiedź przekazał pewien dziennikarz. I on poznał mnie z kolejnym człowiekiem, którego nazywał Slava. Egon Bahr spotyka się w swoim prywatnym domu z wysłannikiem Slawy. W rzeczywistości jest to generał KGB Wiaczesław Keworkow. KGB utrzymuje ten kontakt w ścisłej tajemnicy, nawet przed swoimi sojusznikami w NRD. Z początku nic o tym nie wiedzieliśmy, bo nie poinformowano nas, że strona radziecka próbuje utworzyć taki kanał. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki naszym własnym działaniom. Agenci Służby Bezpieczeństwa NRD już przed rozmowami wtargnęli do domu Egona Bahra i założyli tam aparaturę podsłuchową. W domu Bahra zainstalowaliśmy urządzenia w podłodze i mogliśmy podsłuchiwać rozmowy, jakie prowadził. Ale nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów, jakie tam wynegocjowali. Dowiedzieliśmy się o nich okrężną drogą poprzez Federalny Urząd Kanclerski. Stasi ma tam szpiega w bezpośrednim otoczeniu Willego Brandta. Jest nim Günter Guillaume. Dowiedzieliśmy się, że przyjmował ludzi z Moskwy. Traktował ich bardzo przyjacielsko i prowadził z nimi rozmowy. Kontakty Egona Bahra z KGB i dalsze negocjacje umożliwiły wizytę Willego Brandta w Moskwie. Kanclerz i Egon Bahr wiedzą, że podejmują wysokie ryzyko. Już samo ujawnienie faktu tajnych rozmów mogłoby wywołać kryzys polityczny. Lecz taniec na linie na razie się udaje. Polityczne odprężenie, poszanowanie granic, rezygnacja z wszelkiej przemocy. Oto założenia umowy, która ma odmienić na lepsze sytuację w Europie. Pod koniec lat 50., kiedy Willy Brandt sprawował urząd burmistrza Berlina, uważany był za absolutnego wroga. Potem nagle jako przewodniczący SPD i kanclerz stał się osobą zaprzyjaźnioną, w cudzysłowie. A kiedy w 1974 roku zdemaskowano u niego Guillaume'a, była to samobójcza bramka, zupełnie niezamierzona. Wiosną 1974 roku szpieg Stasi Günter Guillaume zostaje zdemaskowany. Kanclerz Willy Brandt ustępuje z urzędu. Prawdopodobnie KGB wiedziało o Günterze Guillaume. Mimo politycznego odprężenia, w tym samym czasie KGB prowadzi intensywną działalność przeciwko Republice Federalnej. W Moskwie przygotowuje się kolejne siły operacyjne do akcji wymierzonych przeciwko Zachodowi. Republika Federalna nadal pozostaje najważniejszym terenem operacyjnym w Europie. W ośrodkach szkoleniowych w Moskwie i poza nią prowadzone są długotrwałe szkolenia oficerów KGB. Ich kształcenie trwa wiele lat. Każdy wywiadowca musi dobrze strzelać, być sprawny fizycznie i mieć przygotowanie psychologiczne na wypadek, gdyby kiedyś został aresztowany. Filmy szkoleniowe uzmysławiają przyszłym oficerom niebezpieczeństwa czyhające za granicą. Chyba musimy porozmawiać.
Jestem Bill Parker. Pracuję dla amerykańskiego wywiadu CIA. Typowym zagrożeniem jest aresztowanie. Jako dyplomata zostaniesz uwolniony, ale mogą ci też połamać kości albo może cię przejechać samochód. Ryzyko zawodowe nie jest jednak tak wysokie jak w straży pożarnej. Mimo to jest wielu chętnych do tej pracy. Mimo ryzyka istnieją też możliwości, o jakich inni mogą tylko marzyć. To była grupa ludzi, którzy uważali się za elitę i obiektywnie też nią byli. Częścią procesu kształcenia jest dwuletni kurs w Akademii KGB w Moskwie. Tam przyszli pracownicy pierwszego zarządu głównego, Wydziału Wywiadu Zagranicznego, uczą się swego rzemiosła. Dziś naszym tematem jest werbowanie agentów za granicą na bazie ideologicznej. Ludzie z pierwszego zarządu głównego wyjeżdżali za granicę, co dla Rosjan było czymś wspaniałym. Wynagrodzenie z reguły też było raczej dobre. Wielu z nich zostaje skierowanych do NRD, uważanej za zachód bloku wschodniego. W połowie lat 80. żyje się tam o wiele lepiej niż w Związku Radzieckim i jest się bliżej głównego terenu operacyjnego, bliżej Zachodu. Moskwa leżała daleko od granicy między oboma systemami, do której ja musiałem się przybliżyć ze swoją służbą. KGB miało swoje filie w każdym mieście okręgowym NRD. W każdym okręgu było KGB. W filii KGB w Dreźnie przy Angelika-Strasse 4 niewielka grupa oficerów dyskretnie wykonuje swoją służbę. KGB pracowało tam głównie nad pozyskiwaniem agentów, by ich użyć na Zachodzie. Jednym z oficerów jest major Władimir Putin. Od 1985 do 1990 roku przebywa w Dreźnie z rodziną i psem. Niektórzy wspominają jego szczególną niemiecką skłonność do precyzyjnego wykonywania zadań. Trzeba było porządkować dokumenty, pisać protokoły, notki informacyjne. Ta praca odpowiadała Putinowi. Może nie były to decydujące zadania, ale nie były bez znaczenia. Dlatego nazywano go oficerem Stasi. Putin często pojawia się jako oficer łącznikowy w drezdeńskim zarządzie okręgowym Stasi. Także w czasie wolnym utrzymuje bliskie kontakty z kolegami z NRD. Starali się poznać naszą historię. To było związane z pracą. Byli na terytorium Niemiec. Na terenie NRD i musieli sobie radzić z niemieckimi problemami. Dla wywiadowcy ważne jest poznanie pewnych spraw kulturowo-historycznych. Nasza współpraca oczywiście w tym pomagała. Zdjęcia przypominają wspólne przedsięwzięcia w ramach przyjaźni niemiecko-radzieckiej. Wycieczki w góry Harcu, spotkania towarzyskie z rodzinami. Także poza służbą wszyscy mają się na oku. Putin mieszka niedaleko swojej służbowej placówki w wieżowcu z wielkiej płyty. Byli oficerowie KGB nie mówią wiele o swojej pracy. Dla mnie jako oficera wywiadu było jasne, jakiego typu pracę wykonują. Byli odpowiedzialni za działalność wywiadowczą na terenie operacyjnym przeciwnika, czyli Republiki Federalnej. Działalność Putina w Dreźnie do dziś jest niewyjaśniona. W archiwach Stasi w Dreźnie zachowały się tylko nieliczne dokumenty, w których pojawia się jego nazwisko.
Bezpośrednim przełożonym Putina był generał KGB Władimir Szirokow. On także milczy, pytany o zadania swojej placówki. Z akt wynika, że jeszcze w roku 1989 Władimir Szirokow próbuje pozyskiwać jako agentów obywateli NRD i przyjezdnych z Republiki Federalnej. Generał Iwan Ustinow kierował trzecim zarządem głównym KGB, wydziałem, w którym pracowali Putin i Szirokow. Ich cel jest znany. Kontrwywiad wojskowy, także w Republice Federalnej. Niektóre dane wciąż pozostają tajne. Także dziś ta działalność jest aktywnie kontynuowana. Dlatego nie mogę powiedzieć nic konkretnego o wynikach naszej pracy. Nawet jeśli oficerowie KGB w Dreźnie i innych miastach pracują nadal, w połowie lat 80. w bloku wschodnim panują nastroje schyłkowe. Upadek NRD i Imperium Sowieckiego już nie wydają się czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Dramatycznie odstawaliśmy od Zachodu. Przestaliśmy rozwijać się pod względem ekonomicznym. Na Zachodzie w tamtym czasie opracowuje się zupełnie nowe technologie. Na rynek triumfalnie wkraczają komputery i sieci danych, stając się nowym celem działalności szpiegowskiej KGB. Punktem ciężkości nagle stała się gospodarka, nauka, badania. Zorientowano się, że Zachód, także Republika Federalna, czynią pod tym względem znaczne postępy. Było dla nas jasne, że będą się starali pozyskać techników. Sami ich nie mieli, musieli więc werbować Niemców, którzy opanowali te dziedziny. Czekaliśmy na pierwszy przypadek. W 1989 roku w mieszkaniu w Hanowerze pięciu młodych hakerów włamuje się do światowych sieci danych. Ich postępek zrewolucjonizuje działalność szpiegowską. To wyglądało trochę jak małe przyjęcie. Siedziało 5, 6, 7 osób, były dwa łącza telefoniczne, dwóch siedziało przy komputerach, pozostali obok. Ja przynosiłem im z budki kole i robiłem skręty. Niemieccy hakerzy torują drogę do nowo powstających sieci komputerowych, poprzedników internetu. Łączą one instytucje badawcze z bazami wojskowymi. To była pasjonująca podróż, w którą razem wyruszaliśmy. Byliśmy w Ameryce. Przenosiliśmy się do Nowego Jorku i San Francisco. A kiedy weszliśmy do Berkeley, trafiliśmy do komputerów tamtejszych instytutów badań wojskowych. W komputerach ośrodków badawczych niemieccy hakerzy odkrywają tajne dane i kody dostępu. Postanawiają spieniężyć swą wiedzę. Jest wiele opowieści o tym, jak nawiązali kontakt z KGB. Dokładnie sam nie wiem. Pewne jest, że co najmniej dwaj hakerzy z Hanoweru przekazali informacje KGB w Berlinie Wschodnim. Kilkakrotnie dostarczali oficerom KGB dyskietki z programami, danymi i hasłami. O szkodach, jakie spowodowali tajne służby, nie mówią do dziś. To wczesny i dosyć prymitywny przykład, jak niedoskonałe są systemy informacyjne. Dzisiejsze systemy są jeszcze bardziej wrażliwe, a są znacznie bardziej zintegrowane z politycznymi, gospodarczymi i społecznymi procesami decyzyjnymi. A więc było to wczesne ostrzeżenie, którego nikt naprawdę nie dostrzegł. Kiedy jeden z hakerów, uczeń z Hanoweru, Karl Koch, sprzedaje tę historię dziennikarzom,
Handlu z KGB nie daje się dłużej zachować w tajemnicy. Wszyscy uczestnicy zdarzeń zostają zatrzymani. W Republice Federalnej po raz pierwszy aresztowano dziś tzw. hakerów komputerowych, którzy szpiegowali dla sowieckiego wywiadu. Zdobyte dane sprzedali za 90 tysięcy marek. Kilka miesięcy później zostają znalezione zwęglone zwłoki Karla Kocha. Według relacji policji sam się podpalił. Jesienią 1989 roku obywatele NRD organizują demonstrację, domagając się więcej wolności i bardziej ludzkiego państwa. KGB już wie, że grozi to rozpadem NRD. Przekazaliśmy Gorbaczowowi dane, z których wynikało, że jeśli nie podejmie środków zapobiegawczych, NRD wkrótce przestanie istnieć. Wówczas nie wiedzieliśmy jednak, że Gorbaczow aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do ponownego zjednoczenia Niemiec. KGB obserwuje te wydarzenia, jednak nie ma na nie wpływu. Brakuje politycznego pola manewru. Mogę powiedzieć, że wówczas, kiedy ten proces się rozpoczynał, sowieckie tajne służby były bezradne. Późnym latem nowy szef Wydziału Wywiadu Zagranicznego KGB, Leonid Szebarszyn, udaje się nieoficjalnie do NRD, jak to określa, na wypoczynek. We wrześniu 1989 roku przyjechałem odpocząć do NRD. Moi wschodnioniemieccy koledzy zaprosili mnie do pewnej miejscowości w Turyngii. Czułem, że są zaniepokojeni rozwojem sytuacji w NRD. Ale to przekraczało granice naszej współpracy i naszej przyjaźni. Dlatego nie rozmawialiśmy o problemach polityki wewnętrznej. Na koniec zostaliśmy opuszczeni i sprzedani. Przez Gorbaczowa zostaliśmy sprzedani, a przez bratnie służby opuszczeni. 15 stycznia 1990 roku demonstranci szturmują centralę Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa na Normannenstrasse w Berlinie Wschodnim. Stasi zostaje rozwiązana. Wraz z upadkiem muru jest jasne, że nie da się utrzymać bazy KGB w NRD. Centrala KGB w Karlshorst nie kryje dziś żadnych tajemnic. Wszystkie jej dane wraz z wyposażeniem zostały bez przeszkód przewiezione do Moskwy. W 1991 roku KGB oficjalnie zostało rozwiązane. Organizacje będące jego następcami działają do dziś. Historia nigdy się nie kończy. Życie toczy się dalej ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Działalnością tajnych służb, wojnami, terroryzmem, głodem, katastrofami żywiołowymi i tak dalej. Nieprzyrodna, technogenna katastrofa i tak dalej i temu podobne.